Szczerze powiem tak, sam jestem ciekaw, bo muszę to przeanalizować z trenerem, co poszło nie tak. Jestem może nie zażenowany, ale zaskoczony, dlatego że przepracowałem dobrze swój okres przygotowań od stycznia na długim basenie. A co wyszło? No nie wiem, no nie wiem. Zobaczymy, przeanalizuję. To nie jest koniec świata. Dalej jestem można powiedzieć, że na topie, tylko no niestety mi nie wyszło. Daje można powiedzieć, że zdrowotne sprawy też miały do czynienia, że nie wystartowałem na Mistrzostwach Polski. Teraz też mogą mieć duże znaczenie, więc nie wiem. Przeanalizujemy wszystko i zobaczymy. No, tak jak widać, że Caleb Dressel nie startuje, Chad Leclos, też parę osób, legendarne osoby nie startują. Też coś może być nie na rzeczy. Myślę, że pomagam, bo Xavier dużo mi wspomina, że fajnie mu się trenuje ze mną. Mi też się fajnie trenuje z nim, no ale tak jak wyszło, jemu wyszło, a mi nie wyszło, więc komuś musiało wyjść. Fajnie, że jemu wyszło, że fajny wynik popłynął. Jeszcze czekamy teraz na 50-tkę z Grzbietem. Wspieram go całym sercem, tak jak całą kadrę, więc myślę, że doświadczenie 15 lat w kadrze narodowej, w seniorów, więc myślę, że mam duże znaczenie i mam duże wsparcie i ja wspieram całą kadrę naszą. Miałem kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, tylko zrezygnowałem, bo chcę chyba odpocząć. Muszę odpocząć psychicznie, fizycznie, zająć się swoimi sprawami, żeby dopiąć to do końca i zacząć w połowie sierpnia normalnie trenować do Mistrzostw Świata w Melbourne, żeby zrobić minimum. Jeżeli będę musiał zrobić, to muszę zrobić minimum. Więc to jest mój priorytet. Tak jak mówię, to nie jest koniec świata. Ja uczę się całe życie, tak jak każdy się uczy całe życie, a niestety w cudzysłowie oczywiście umiera się głupim i człowiek się uczy cały czas. No.